Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Kozacy 3. Dzisiaj poradnik do edytora. Jak sobie wejdziemy w edytora, mamy taką pustą mapę, na której możemy toczyć sobie różniaste bitwy. Jeśli chcemy sobie zrespić jednostki, to tutaj mamy taki szary kwadracik, klikamy sobie na niego i wyskakuje nam takie okienko. To jest akurat Polska. Natomiast jeśli chcemy zmienić frakcję, to klikamy sobie tutaj wyżej taki prostokącik, mamy wszystkie inne dostępne frakcje w grze. Zatem rozstawimy sobie oddział muszkieterów. Taki o. I teraz, jeśli byśmy chcieli zrobić jakąś bitwę, to nie wystarczy, że zmienimy sobie frakcję na Austrię na przykład. Bo jak widzicie, oni dalej są czerwoni. W sensie, że i Polska, i Austria jest czerwona, więc są w tym samym teamie. Więc się bić nie będą. Jak to zmienić? Klikamy Namlok 2. I jak widzicie, to opramowanie na minimapie stało się niebieskie, a nie czerwone. Możemy sobie oczywiście tak przeskakiwać pomiędzy jednym a drugim. Ale teraz jak sobie zrespimy Austriaków, to oni są, jak widzicie, niebiescy. Więc teraz się będą bili. Oczywiście tych frakcji, kolorów frakcji, które możemy mieć znacznie więcej, bo aż do 9. Natomiast teraz jak sobie zaznaczę tych kolegów i na przykład będę chciał, żeby walczyli ze sobą. Zobaczcie, kliknę na jednego gościa, oni podejdą, zastrzelą tego gościa i tyle. Tu się już nic więcej nie dzieje. No. I to mi nie pasuje, bo ja chciałem mieć bitwę. Dlatego musimy zrobić jeszcze jedną rzecz. Jak widzicie, nad mapą mamy coś takiego jak tryb pokoju. No, czyli poza pojedynczymi jednostkami panowie się tutaj lać za bardzo nie będą. Dlatego musimy kliknąć Ctrl W. Jak widzicie, tryb pokoju się właśnie wyłączył. Teraz panowie się nawalają. No i tak naprawdę to tyle, jeśli chodzi o ten poradnik. Mam nadzieję, że się podobał. Do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale. Czołem!